No dzień dobry, bonjour. Zrobimy sobie dzisiaj dynamiczny początek, to znaczy taki podczas jazdy. Bo gdyż iż w punkcie zbornym nad morzem dzisiaj tak wieje. Wczoraj już wiało mocno, a dzisiaj chyba nawet wieje jeszcze bardziej. Są potężne fale, woda wlewa się na promenady i na jezdnie, te położone najbliżej morza. A tu już mamy na góreczce naszej, na podjeździe, ciszę, spokój. Jedziemy dzisiaj z Marią i z Andrzejem do winiarni, którą widzieliście na jednym z poprzednich filmów. Przekaz się najwyraźniej spodobał, także jedziemy zobaczyć jeszcze raz te wszystkie wspaniałości tutaj typowo francuskie, a później chcę zabrać moich gości na Gourdon. I po drodze jeszcze ewentualne jakieś odbitki Valbonne, Saint-Paul-de-Vence, ale to wszystko będzie determinowane oczywiście czasem odwiedzania poszczególnych punktów i zaliczania, no i być może tym, jak zakończy się nasza wizyta degustacyjna w winiarni. Nie no, na pewno na tym punkcie nie zakończymy naszej wycieczki ani nagrania. No i tak, jedziemy sobie teraz, już wyjechaliśmy z miasta, z Cagnes-sur-Mer, idziemy prosto do góry na Saint-Jean. Chmury jakieś tam się czają, ale myślę, że nic z nich nie będzie złego. Ekipa sobie za mną tutaj pedałuje dzielnie. Dzisiaj to ja się trochę spóźniłem, ale coś nie mogłem się zebrać do tego wszystkiego, także jedziemy. Pierwszy pit stop na trasie do winiarni, przystanek na winogrona. Jak żeby inaczej. Spróbujemy dzisiaj winogron w różnych formach. To jest pierwsza. Chędzana forma stała, aczkolwiek w środku płynna. Najbardziej naturalna. Za chwilę będzie drugi etap, albo i trzeci. No tutaj winogron... Jakie słodziutkie! Figi już się jakoś pokończyły. Pyszne! Pyszne? Tak. No bo ty masz taką dobrą tą. Dobre grono. Kiedyś było coś takiego jak grono.net. Miał symbol winogrona. Było przed Facebookiem. No. Ale te kurde z S były najlepsze. Jakiś inny gatunek. Dobrze. Została nam chwila dłuższa. Jakie pyszne! Ze 2 kilometry. Andy, czemu nie chcesz? Andy jest na diecie. Zobaczcie, jak tutaj ładnie zjeżdżamy do strony, nie do, bo do Saint-Jeanet to jeszcze trzeba będzie się urlać trochę pod górę, ale już za chwilkę dojeżdżamy do rondka, na którym skręcamy w stronę winiarni. Także jakoś upału dzisiaj nie ma, ale jest optymalna pogoda na podjazdy, w sam raz wymarzona. Padać też raczej nie powinno. Także tutaj podjeżdżając z Cagnes-sur-Mer prosto na północ, kierujecie się na Saint-Jeanet i odwiedzacie właśnie tąże winiarnię, którą tutaj za chwilę będziemy oglądać po raz. Ja po raz drugi, a goście moi po raz pierwszy. Tutaj zobaczcie, jakiego się pięknego asfaltu doczekaliśmy w drodze na Saint-Jeanet. Właśnie stwierdziliśmy tutaj z ekipą, że wspaniała roślinność, taka bardzo bujna. I tu jest właśnie w tej Francji fajne to, że się krzyżują różne roślinności. I jakaś taka wschodniokontynentalna i egzotyczna, i jakieś iglaki, i liściaki, i oliwki, i owoce. Tu dęby w ogóle są, to są dęby, z nich już liście, proszę bardzo, opadają. Jesień już kalendarzowa już jest. No i tak tutaj fajnie jest, bo z jednego z części drzew opada poszycie, że tak powiem, liście, natomiast większość zostaje. No i to jest o tyle fajnie, że zdjęcie zrobione w styczniu
niewiele różni się od zdjęcia zrobionego w lipcu, ponieważ na zdjęciu nie widać temperatury, a to jest główna różnica wtedy, bo niebo jest dalej czyste i jest strasznie zielono tutaj. A zobaczcie, jak tutaj pięknie wygląda Saint-Jeanne z tej perspektywy. Zaraz tam będziemy. Place Saint-Barbe. Barbe? Barbe. No. Proszę bardzo. Jaki tu ładny widok jest z tego Saint-Jeanne. Następuje mała przerwa na pałaszowanko. Tutaj w ogóle nie wiem, czy wy się wychylaliście jeszcze, tu można sobie popatrzeć, jak jakie ładne ludzie mają działeczki, ogródki działkowe. Tak, widziałem. Towarzystwo wyjęło kanapki. Ja mam swój chleb, patrzcie, kurde, kupiłem za 2,50 chleb, który właśnie Jędek mi podpowiedział, że wygląda jak keks, bo jest cały wypchany różnego rodzaju dodatkami na słodko. Wspaniale zastępuje w ogóle posiłek i jest super kolarską strawą. Nie tak super jak kanapka z szynką, no ale pozazdrościłem i dzisiaj tematem filmu będzie kanapka z szynką chyba. Niestety już został naznaczony film. No ale kanapki z szynką są spoko. Dlatego też tak. No i Jędrek ma ten, wersję deluxe. No ale tak to prosi za zawodowcy, tak mają zawsze lepsze jedzenie. Dobra, jedziemy na to wino, bo stygnie, no. No bo możemy dojechać chyba tutaj do końca i... Tak, dzięki buletom teraz wyjadę na górę. Aj, no to Saint-Jeanne, tu jest... Tutaj kiedyś była jeszcze woda, ale też już nie ma, no jest... Niestety... Takie drzwi? Taka wieża, no. To chcesz wyjść sobie i kawę się napić tutaj na ławce. Jeju. No nie, no obłęd. A te kwiatki? Te kwiatki to wyglądają jak właśnie, jak nie kwiatki. Jak nie żywe. Bonjour. A zobacz, jakie tam ładne ma też kwiatki ktoś w oknie. Też to akurat sporo chyba tam tych sztucznych jakichś, ale... No, a tam byłeś dalej, Jędrek, czy nie? Czekaj, tu jest coś napisane, bo tam już się kończy właściwie ta wioska. Cette rue bordée de maisons anciennes semble avoir et trace. C'est l'ange de l'océan du village. La tour située à l'angle dite tour Sarrazine. Dobra, starczy już tego. W każdym razie jest to stare. Zobaczcie, kurczę, jakie to jest zdjęcie tej wieży z epoki, kiedy jeszcze zdjęcia były trochę gorszej jakości. A tu jest ta wieża i teraz jesteśmy my z kamerą już wśród zwierząt. No, zawsze warto, pamiętajcie, że wjechać trochę głębiej w różne wioski i uliczki. Tutaj jeszcze polecam się wystawić na słońce, Marysiu, i uraczyć się tutaj jeszcze widokiem tym, no. No. Może widać. Widać może, no to tak jak wy macie, ale pan ma bułę, już jest cały szczęśliwy. Bułka jest. Można... Bagietka, przepraszam. Bagiet. In bagiet. Ach. No, Saint-Jeanne właśnie ja długo tutaj nie byłem w głębi. To jak widać błąd. Tam. Musimy wrócić tą samą dróżką, tak, jak chcemy być w miarę, bo tam jak pojedziemy sobie do przodu, to no, tam jest jeszcze kościółek. No, tak, jesteśmy tutaj, jesteśmy w mode, exploration mode, nieśpieszny. Coś tutaj wyczuwam, że towarzystwo chce się spóźnić na samolot chyba. Tak niby przypadkiem. Tak. Może jeszcze jutro szybki ten, albo jutro... Wczoraj Ola by poopowiadała, co czasem wychodzi, więc... No właśnie, jutro może coś... No jutro coś wymyślimy z tym lotniskiem. Strajk jakiś czy co? 15 wiek. Tam było napisane przy kapliczce jednej, tak jak myślałem, że to osadnictwo mniej więcej... Datuje się na to z Antibes naszego, na to stare miasto. Z Antibes. Czyli czyżby tutaj
Polacy trochę wyprzedzili. Nie no, gdzie? Tutaj też jest sporo śladów osadnictwa z czasów Cesarstwa Rzymskiego. Bonjour. Przejedziemy sobie jeszcze raz chyba przy tą wioskę. Ja tam jeszcze chcę rzucić okiem na te fotki. Tam były jakieś, w jednej witrynie były zdjęcia tej całej wioski sprzed, no pewnie sprzed 100 lat. Pytanie teraz, kiedy zostało znalezione zdjęcie. Tutaj też był pobór wody właśnie, ale jego nie ma teraz, nie ma wody. O proszę, zbiór winogron 1902. Gras. No tutaj widać tradycje winogronowe, a tutaj w ogóle będziemy też mijać po drodze te takie wiadukty jakby. A tutaj... No ale zobacz, już w XV wieku wiedzieli, że samochód będzie mniej więcej tej szerokości, żeby chociaż jeden mógł przejechać. Słuchajcie, dotarliśmy do winiarni. Nie będę się tutaj dużo nad tą winiarnią rozwodził, ponieważ powstał duży, długi film z wizyty w tej tastingu właśnie w tymże miejscu i między innymi dzięki temu filmowi jesteśmy tutaj z kolejnymi ludźmi. Jest to, sceneria jest odrobinę inna, bo jest środek tygodnia i jeszcze środek dnia w ogóle i tutaj jakieś trwają normalne prace związane z obróbką, produkcją wina, tam jakieś widzę, że jakaś utylizacja jest tego, odpadów po winogronach, nie wiem co się z nimi dzieje, z tymi wszystkimi skórkami. Natomiast my tutaj sobie skosztujemy jakiegoś szybkiego jednego smaczka i będziemy podróżować dalej. Dzisiaj tak, jak już mówię, takie nieśpieszne mocno jest to tempo, ale jesteśmy nastawieni na eksplorację, nie eksplorację swoich liczników, tylko eksplorację pięknych miejsc klimatycznych. Poproszę się otworzyć. No i tu jeszcze wam powiem tylko, to już, ja już teraz będę tutaj gościom opowiadał, co usłyszałem ostatnio, a co usłyszałem i co widziałem, to widzicie, idźcie sobie do tego filmu dłuższego. Wyjechaliśmy z winiarni. Teraz nastąpi, proszę jechać po linii. Tak jest? No. No, na szczęście gruba jest ta linia, to tak w miarę łatwo w nią trafić. O, Jędrek nie, no Jędrek to jak nowy, kurde. Ani w lewo, ani w prawo, prościutto. Prościutto, nie no, wspaniała degustacja była. Mówię to po raz kolejny, że to jest to, co ja wam tutaj pokazuję, namiastka jedynie. Bo tak samo jak moje zdjęcia ze wschodów słońca nie oddają tego, jak to wygląda na żywo i nawet można mieć aparat za milion czy też teleskop Hubble'a z 64 roku. Oj! Pardon. To i tak nie odda całego uroku. Tak, tutaj jest jakaś osada motocyklistów, tylko nie wiem, czy martwych, czy żywych, bo to trochę tak trochę wyglądało, jakby jakaś pamiątka po już tych, co zakończyli. W każdym razie jedziemy do Wąs, a z Wąs później jedziemy do Tourette-sur-Lou. Strasznie się podobało ten tasting. Mieliśmy prywatną audiencję u pana. Nikogo innego nie było. Poczęstowaliśmy go w ogóle też naszymi specjałami, ale o tym będzie innym razem. No właśnie, taki jar tutaj powiedział dobrze Jędrek, że wjeżdżamy w jar. Zobaczcie, między Wąs a Tourette-sur-Lou jest taka droga wiodąca śladami dawnej kolejki wąskotorowej w takim kanionie wąwozie. Pięknie to wygląda i dzięki temu omijacie, trzymajcie się takiego zielonego szlaku rowerowego, omijacie dzięki temu spory odcinek głównej drogi, dosyć ruchliwej, a w zamian zyskujecie taką przeprawę malowniczą wąwozem, kanionem. Jeszcze bodajże będzie jedna taka miejscóweczka fajna i tutaj
warto trochę właśnie czasami zboczyć z głównej trasy i nie napieprzać aż tak, żeby zobaczyć takie wspaniałości. Spoka, nie? Scott jest spok. No ja mam akurat okulary Scotta, a nie z psa. Taki czerstwy żart prowadzącego. Trzymałem to na ostatni dzień. Ach, dobra, uchylę wam tylko rąbka tajemnicy, moi kochani widzowie, bo to znowu się tego nie da oddać dobrze, ale jesteśmy na wiadukcie, jakich tutaj jest wiele w okolicy. I właśnie bardzo kiedyś nadawałby się do do na jakimś base jumping. Tak. No. Na luziku. Tak, bo tutaj by ta guma się rozciągnęła, natomiast pokażę wam tylko, że warto czasami właśnie to, co mówiłem, zboczyć z głównego kursu. I teraz jedziemy na nasze Tourette-sur-Loup. Bonjour. Które jest tam. Zobaczcie, jak to majestatycznie wygląda. Ja zawsze w takich chwilach myślę, jak oni to zbudowali. I dalej nie wiem. Ale jedziemy podziwiać i tutaj się troszkę cofniemy, bo tam już dalej jest ślepy zaułek i jedziemy sobie do tego Tourette. Informujcie mnie, moi drodzy, jak będziecie mieli jakieś potrzeby fizjologiczne, w sensie głód, pragnienie. Te trzecie. Trzecie i czwarte. Mała próbka jeszcze tego, że po raz kolejny warto zejść, zjechać z głównego szlaku i zobaczyć sobie Tourette-sur-Loup. Można tutaj potrenować francuski na tej nazwie i zagłębić się w te uliczki. Kurczę, zobaczcie, tutaj tyle lat już temu to powstało, ale jest po prostu magnifik. Jest po prostu tak wspaniałe. O kurde, że to jest... Porzuciliśmy rowery i już postanowiliśmy sobie chyba tutaj... Cholera z rowerami, to jest tak pięknie. O, tu bergerii, to co to jest? Jakieś świnki tutaj sprzedają? Bergerii, o kurde, ale pan jakie ma rękodzieło. Super. No, to wszystko tutaj są. Porcelan. Because my daughter is interested with everything with handmade clay, something handmade from clay. O kurde, ale to jest w ogóle taki wkomponowany w skałę? Tak. No. Aha, czyli tutaj powinnaś zaprosić swoją córę, tak? Tak. Ale to jest porcelana, to nie jest glina. A klej. I co, ale oni to gdzieś wypalają jeszcze, rozumiem, tak? W piecu jakimś. Ładne. Wszystko powstało siłą ludzkich mięśni. A tutaj jest piec, patrz. Widzisz? Tu jest. Taka duża mikrofalówka. Dobra. Znaleźliśmy. Teraz lecimy. O, będą jakieś zakupy ciuszkowe. No właśnie, bo tutaj szok, że jeszcze nie było żadnego. Naprawdę. To jest ten? Piękne. No spoko, granatowy bardzo lubię. Mój kolor. No właśnie, bo tu jest lawendowy ten. O kurde, pani sobie siedzi w tym. Powinna z nią nawiązać jakąś współpracę. No, tutaj można nieźle fiknąć, ale uwaga. A, to jest ten panoramik taki. No i co, to już? Wszystkie figi zjedzone. No tak, proszę bardzo, tak to wygląda.
kaktusy, nie kaktusy. No dobra. Więcej wam nie pokażę, bo musicie po prostu tutaj przyjechać i zobaczyć to sami. A dobra, tutaj jest ten. Taka z widoczek z wyjaśnieniem. I tutaj powinno być... A, i widać ten most, na którym byliśmy przed chwilą. Zobaczcie, kurde. Wspaniała rzecz. Tam byliśmy niedawno, na poprzednim wejściu, na tym wiadukcie, akwedukcie. Tam jest morze i góry i wszystko. No, będziemy teraz skracać, ale odpuścimy sobie górdą. Czas nagli jednak, dzisiaj goście muszą oddać rowery do spoka. Na 19, dlatego na 18 chcemy być w Cagnes-sur-Mer. Na szczęście uda się zobaczyć creme de la creme podjazdu na Gourdon, który sobie darujemy Gourdon, no innym razem, ale ten początek jest bardzo spektakular i pozwala się poczuć. No to już jest tak, tak bardziej monumentalnie dziko, tam w ogóle płynie strumień na dole, taki rwący potok. No tutaj już jest taka zmiana klimatu, zmiana scenografii następuje. Z takiej dżungli kwiecisto-palmowej na surowe takie widoki. No i tu już się znowu czujemy tacy bardzo mali. I nieznaczący za wiele w skali całego świata. Jakieś pipki małe sobie przyjechały pojeździć na rowerze. No. Także to jeszcze dwie atrakcje za chwilę będą główne. No i będziemy zawracać do Domciu. Zamknie nam się to wszystko. No nie no, długo będziemy jeszcze zjeżdżać. Z 25 km, także kilometrażowo trochę będzie, ale nie cyferki dziś ważne, a te cyferki, które sobie w głowie zarejestrujecie, rejestrując te wszystkie widoczki. Wspaniałe i smaki dzisiaj były, i zapachy, i wszystko inne. To jest jedna z dwóch zapowiadanych atrakcji. W sumie nie powinienem wam ich pokazywać. Powinny być na koncie tylko dla tych fanów specjalnych, ale pokażę wam. W tunelu sobie jedziemy troszkę, będziemy nim też zjeżdżać. A druga atrakcja, też moi followersi instagramowi powinni wiedzieć, o co chodzi. Co tu się stało? No i jest atrakcja numer 2, dojazdu na Gourdon. Odpowiada na pytanie, skąd bierze się ta woda cała. Zobaczcie, podjeżdżamy sobie tutaj do kaskady. Cascade de Courme. Parkujemy rower. Czekamy na uczestników. Jest tunel, a no właśnie, tu jest tunel. Ale zatrzymaj się ten, zatrzymaj, zaparkuj tutaj rower obok mojego. Ojej! No to jest ta atrakcja, dziwię się, że... O mamo! O, jak cudnie! I nawet ta skała taka... Skała jest mocno wydrążona, wiesz, to mniej wody jest, jakoś ona jakoś latem bardziej tak większym strumieniem sobie tutaj kapała, ale no jest to jedyny do tej pory wodospad, a nie, znam dwa, jest jeszcze w Nicei, ale zobacz jak tutaj jest romantycznie, jak jakimś tym, King Kongu, no. Można, można, jest opcja jakaś taka do dojścia, no. Znaczy, to pewnie ludzie jacyś, wiesz, przeskakują to czy coś, no tak jakby mieć normalne buty, to można dać hopa i tam się ten bujnąć. Natomiast tutaj cała ta woda sobie spływa o dołem, do dołu. Tu nawet jakieś liny są już porozpinane, żeby się tutaj poeksplorować. No i oczywiście jest tam miejsce do zwiedzania pieszego, a tu jest
wylot tej wody. O, proszę bardzo. Tutaj sobie wylatuje. I płynie dalej do morza. No i tak. Z 1904 roku jest ta droga. To jest taka, tak, wisienka tutaj na naszym torcie lazurowym. Lubię to miejsce, mimo że już byłem tutaj 100 razy, to zawsze jest taka jakaś ta skała, ta dolna, to jakaś taka, nie wiem, Amazonia, nie wiem, jakieś dzikie węże, dinozaury. Ale fajnie niż Amazonia, ja uważam, że tak. Do Amazonii pojechać i mieć takie wodospady to nie sztuka, ale tutaj zupełnie co innego. Słuchajcie, jedna jeszcze ostatnia, wiem, że już to mówię ostatni raz, ale... I co, wrzucam i co? No i przechodzisz. Idziemy za Euracza. Naciśniesz jeden, person. A, une person. Przechodzisz, masz jeden. Nie mam zielonego. Najpierw musisz nacisnąć jedną personę, a potem wrzucić monetę. Ja rzuciłam monetę. O, jest zielone, daję. Jest zielone, o. Zaakceptowało moje euro podrabiane i teraz... Gryz. Chris gryz. O. Gdzie to? Moja. Kurde, idziemy zobaczyć kaskad sur... kaskad de cour. O kur... Właśnie gadaliśmy o tym, że na 40... Bo przejechaliśmy dzisiaj 41 km, a byliśmy w 5 światach. O, żeż... Orzesz w mordę jeża, no. To jest jakieś 30 km od morza. Morze 25. Kurde, ale Amazonia jakaś, nie wiem, nigdy nie byłem, ale to przynajmniej jest namiastka Amazonii. Kurde, fascynujące. Właśnie, że na 41 km, a szkoda jechać dalej i szybciej, bo tyle jest do zobaczenia pod nosem. Ulala. No. O kurde, ale to zobacz, zewsząd w ogóle coś wspaniałego, no. Najlepiej jest zresztą ta pogoda. No. Nie no, te kaskady są po prostu, to jest coś, co ja powiem, jestem tu pierwszy raz. No też byłem zaślepiony jeżdżeniem za szybko w tym miejscu. A za 1 euro, to jest najlepiej zainwestowane 1 euro w moim życiu. Zobacz tam, jakie ładne się robią takie te pierścienie. Zobacz. Równomiernie kapie z góry, no. I ta skała taka żółta na stronę. Boże, już się bałem, że to koniec, ale... Dobra, wiecie co? Po prostu weźcie się, zbierzcie i przyjedźcie tu, bo... Ile bym się tutaj nie nagadał i nie nafilmował, to... To nic tego nie ma. Zobaczcie, jaki ładny taras mam. Wspaniale! Mam nadzieję, że nie mam jakiegoś banana na twarzy, bo... Znaczy mam! Tego, co jadłem. Zawsze jak coś jem, to potem ta część filmu jest... Mam coś na twarzy, ale... Właśnie chciałem powiedzieć widzom, czy nie mam przypadkiem banana na twarzy, ale mam banana na twarzy. Ale z innego powodu. Ale innego. Właśnie. Sesja zdjęciowa. Dla fotoreportera. To jest uśmiech, zobaczcie, jak wygląda uśmiech za 1 euro. Bardzo dobry, no. To jest uśmiech za kolejne 1 euro. Ach, wspaniale. Dobra, lecimy na dół, bo się ściemnia. Nie da się. Nie da się. Nie pokazywać wam tych atrakcji. Ile się dzisiaj wydarzyło na 40 km? Zobaczcie, to jest destylatornia. Wyciskarka do soku lawendowego. O, ale... Kto ubrać na zjazd?
jeżeli to uczyni twoje życie lepszym, to tak. Znaczy, zapewne uczyni, ale zobaczcie, tutaj możecie sobie cały proces opisany pozyskiwania aromatu, znaczy no, pozyskiwania, właściwie uchwycenia go, trwałego. To, czym się fascynował Grenouille z Pachnidła. Tak. On właśnie tak zapragnął okiełznać zapach, zatrzymać go na zawsze i aż ściągał go. Do Grasse, bo on tam grasuje i jaśpuje. Dziewczyny w gras muszą uwalać. Te pachnące zwłaszcza. No właśnie, a tutaj jest ta łagodniejsza forma, czyli z kwiatków zapachy są próbowane i można je w ogóle zamknąć w butelce i perfumować wodę. Wodę możecie sobie zakupić tutaj lawendową. A, i tutaj ten proces się odbywa w ogóle. No, a to już tego Państwo nie poczują, bo tu już jest zapach, ale zobaczcie, jakie w ogóle urządzenia wszystkie to. Tu jest w ogóle cały proces. 10-14 kroków. Kurde. Najpierw trzeba złapać dziewczynę. Potem ją wsadzić do tego gara. Pan ją tutaj, o, dopycha jeszcze tutaj, o. Potem podkładasz ten. Do pieca dorzucasz. A potem już jest zapach, no. Aj tam. Pięknie, pięknie, pięknie i wspaniale. Kierunek hacjenda. Musimy towarzystwo przycisnąć teraz na tym zjeździe. Czeka nas jedna jeszcze mikrogórka. No ale to już taka prawie, że z rozpędu. No i zobaczcie, jak nas pięknie żegna, znaczy nas, Marysię i Andrzeja pięknie żegna Lazurowe. Jesteśmy na minimalnej obsuwie, ale już bardzo blisko domu. W L'École sur Loup. Zobaczcie, jaka piękna pogoda nam się zrobiła. Wspaniała wręcz. Tak tutaj często jest właśnie, że to bliżej morza jest oczywiście pogoda, a dalej często jakieś tam chmurki się zagnieżdżą na szczytach górskich. No, zobaczcie, jak to wspaniale. I tam cały czas prosto już będzie głównie z góry. Już tak tuż, tuż. Dobrze, moi drodzy, jesteśmy na punkcie, w którym zaczęła się przygoda naszych przyjaciół Lazurowa, mianowicie w sklepie Spok, S-P-O-C, Villeneuve Loubet, i oddajemy, zobaczcie, jaki miły psiak. Fajny, co? Psiaku? Nie chcę się pokazać, ale oddajemy rowerki, nic się im nie stało, także tutaj jakbyście chcieli właśnie wypożyczać, to w Spoku są najlepsze sprzęta. Czyli co, nic nie dokładaliście tutaj, wszystko jest sobą. Dobrze, zaraz jeszcze zrobimy wywiad mały, środowiskowy na koniec, ale procedura jest... That's all good for me? That's all good, no. Merci beaucoup pour bon vélo. It was perfect size, perfect brake. Sympatyk. Tak, że to jest rasa aportująca non-stop? Tak, on może tylko do wody wrzucać, a obojętnie. Koniec. Jaki szczęśliwy. Złapał? No. Pokaż. Godziny. Faktycznie, ale ja to były 4 godziny, proszę bardzo, no. Ale strasznie mięciutki jest ten pies. Cudowny. Dobrze, powiedzcie mi, kochani, jak było, tak w trzech słowach. Cudownie. Trzy słowa. Trzy sylaby. Trzy sylaby. Jędrku, czy jesteś zadowolony? Ja się pomyśleć, jak bardzo, ale to chyba się nie da opisać słowami. Nie da się opisać słowami. Jędrusz napisze esej w domu, przyśleć. Wszyscy są zadowoleni. No, łącznie z naszym nowym tutaj futrzastym przyjacielem. Jak wiecie, na moich filmach nie może zabraknąć zwierząt, głównie piesków. Także proszę bardzo, hop. No, także w Spoku, w ogóle w tym sklepie, jak widzicie, macie pełen wachlarz usług. Używane, nowe, pieski, stare, młode, kolorowe, niekolorowe, kurde, super. Dobra, miałeś rację, Jędrek, ta zabawa chyba się nie kończy. Ta zabawa się nie skończy przez 3 dni. Dobra, pomachajcie tutaj wszystkim tym gościom, bo już nie będziemy z tą kamerą, gdzie jest, o jest, wszyscy są, cała czwórka. Marysia, jesteś?
Dobra, tak było właśnie o tutaj na Lazurowym. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Dziękuję moim gościom za super doznania, wrażenia i trasy. Trzymajcie się.